spotykałem się dzisiaj z przedstawicielami mediów w naszej siedzibie, w naszej centrali w Rzeszowie. Jest to po raz pierwszy takie spotkanie, gdzie zaprosiliśmy dziennikarzy nie tylko z Rzeszowa, ale również z całej Polski, żeby zobaczyli naszą siedzibę, żeby poznali osoby, które tutaj na co dzień pracują, ale również żeby zapoznali się z tym, co my robimy w Rzeszowie, jak działamy na rzecz lokalnej społeczności. Rzeszów to jest miasto, w którym narodziła się ASECO już wiele lat temu i jest to miejsce szczególnie nam bliskie. Dodatkowo dla Rzeszowa realizujemy całkiem sporo projektów informatycznych. Oczywiście to nie jest jedyne miejsce w Polsce, gdzie te projekty robimy, ale tutaj dostaliśmy szansę robienia bardzo ciekawych, bardzo innowacyjnych rzeczy. Pewnie nawet nie wszyscy mieszkańcy zdają sobie sprawę, ale na co dzień korzystają z tego, co zrobiła ASECO, bo między innymi wymienię tutaj czy strefę płatnego parkowania, czy bardzo znaną i cenioną sobie interaktywną trasę podziemną, która jest jedną z tutaj z atrakcji rzeszowskich. Ponadto inteligentny dworzec autobusowy, dworzec przesiadkowy też niedawno zbudowany. To są wszystko miejsca, w których ASECO jest i w których wdrożyło swoje innowacyjne rozwiązania. ASECO to Rzeszów, ale też Rzeszów to tak naprawdę ASECO. Nasza ścisła współpraca i wspólnota widoczna jest na wielu, wielu płaszczyznach. Od tej tworzącej taki dobry klimat do rozwoju technologicznego i firmy, i miasta, poprzez te takie społeczne projekty, które udało się w Rzeszowie również robić razem. Wreszcie po te, które tak naprawdę świadczą o tym, że tu, w tym mieście jest bardzo wysokie technologiczne DNA. Właśnie w Rzeszowie znajduje się Centrum Kompetencyjne dla Energetyki. Mamy 250 specjalistów rozsianych po wielu lokalizacjach. Oni w większości pracują dla branży energetycznej od kilku i kilkunastu lat. Nasze portfolio to produkty z rodziny AUMS wspierające działanie branży energetycznej w zasadzie w każdym obszarze jej działania. I mam tutaj na myśli od przesyłu przez wytwórstwo po sprzedaż czy dystrybucję energii elektrycznej. Centrala dużej firmy w takich środowiskach lokalnych ma ogromne znaczenie. Ma to wpływ na świadomość ludzi, którzy w tej firmie pracują. Jestem bardzo dumny z tego, co nam się udało zrobić w ASECO. Ludzie z Rzeszowa, bo tutaj ta firma się zaczęła, podróżują po całym świecie, zdają sobie sprawę z tego, że ludzie nie dzielą się na nacje, tylko na ludzi dobrych i pozostałych. Zdali sobie sprawę z tego, że bez względu na to, gdzie się urodziłeś, czy pochodzisz z małej miejscowości, z dużej miejscowości, jesteś Polakiem, możesz być liderem dla wielu nacji.